Jak pandemia wpłynęła na transformację cyfrową polskich przedsiębiorstw i czy Pana zdaniem Polska jest gotowa na taką transformację? Pandemia koronawirusa sprawiła, że nie postrzegamy już transformacji cyfrowej tylko i wyłącznie przez pryzmat. Zwiększenia produktywności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, ale patrzymy na transformację cyfrową i na, tra i na cyfryzację przez pryzmat, myślę, że przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, kontrahentom, współpracownikom oraz bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania w tym bardzo trudnym okresie, jakim dla wszystkich jest czas, kiedy funkcjonuje cała masa. Ograniczeń i obostrzeń związanych z, związanych z koronawirusem. W czasie pandemii firmy, które wykorzystywały i stosowały technologie cyfrowe, o wiele mniej tak naprawdę ucierpiały na postpandemicznych skutkach najrozmaitszych obostrzeń, mogły zachować ciągłość pracy, ciągłość produkcji i ciągłość funkcjonowania. Dla wielu firm wdrożenie technologii cyfrowych tak naprawdę było takim być albo nie być. A jak wygląda sytuacja z kadrami? Czy mamy w Polsce odpowiednio wykształconych fachowców do właśnie takiej przyszłości, takiej przyszłości w firmach? Myślę, że tak naprawdę wszyscy nie mamy wątpliwości co do tego, że w tym miejscu na rynku pracy jest niestety bardzo duża, jest niestety bardzo duża nisza. Widać tak naprawdę coraz więcej inicjatyw edukacyjnych. Uczelnie coraz śmielej rysują i kreślą plany związane z nowymi kierunkami, z nowymi specjalnościami związanymi z transformacją cyfrową. Ta obecność kompetencji przyszłości jest też, które są ściśle. Związane z przeprowadzaniem procesów związanych z transformacją cyfrową Jest, są coraz mocniej obecne w planach kształcenia. Jest bardzo dużo inicjatyw które tak naprawdę mają charakter, mają charakter pozaedukacyjny, to znaczy firmy chcą, żeby ich pracownicy podnosili we własnym zakresie swoje kompetencje, nawet poza torem takiej normalnej edukacji o charakterze formalnym, ale uczestnicząc w najrozmaitszych kursach, w najrozmaitszych szkoleniach. Fakt, faktem, zgodnie z badaniami, na rynku brakuje nam około 18 tysięcy specjalistów z zakresu przeprowadzania transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw. A jak polskie przedsiębiorstwa wypadają na tle innych krajów właśnie w tej transformacji cyfrowej? To zależy tak naprawdę od branży. Jeśli chodzi o przykłady, zacznijmy od tych danych, które są dla nas powodem do dumy i tak naprawdę do chluby. Tydzień temu na konferencji w Berlinie chwaliłem się przed kolegami z całej Europy, że możemy być dumni tak naprawdę z poziomu cyfryzacji naszego sektora bankowego i usług finansowych, ponieważ jest on na absolutnym topie, jeśli chodzi o skalę, jeśli chodzi o skalę cyfryzacji sektora bankowego i finansów. W, na, terenie całego, na terenie całego kontynentu. Bardzo dobrze radzi sobie również z tego typu wyzwaniami branża automotive. Są takie branże, które mają jeszcze przed sobą dosyć długą drogę do przebycia. Mówię na przykład o transformacji cyfrowej i o cyfryzacji rolnictwa. Gdzie w tym sektorze gospodarki jest bardzo duży głód na tego typu rozwiązania, ale ich wdrażanie jest o wiele trudniejsze niż w innych branżach, chociażby ze względu na strukturę gospodarstw rolnych, ponieważ 80% naszych gospodarstw to gospodarstwa, które mają mniej niż 10 hektarów, a to sprawia, że mają trochę mniejszy potencjał finansowy, żeby inwestować w nowoczesne technologie. I podsumowując co polskie firmy powinny zrobić, żeby tak gładko przejść przez tą transformację cyfrową. My jako państwo przygotowujemy się bardzo mocno do y, transformacji cyfrowej naszej gospodarki. Tych y, instrumentów, z których mogą korzystać przedsiębiorcy w naszym kraju jest tak naprawdę coraz więcej. Y, lada moment będzie dostępna ulga na robotyzację i automatyzację w ramach programu Polski Ład. Dzięki tej uldze będzie można odliczyć sobie od podstawy opodatkowania koszty związane z zakupem, instalacją, integracją robota przemysłowego w swojej firmie. Państwowe instytucje takie, jak które mają za zadanie wspieranie przedsiębiorczości mają w swojej ofercie coraz więcej konkursów grantowych, w ramach których przedsiębiorcy mogą uzyskać konkretne, wieluset tysięczne wsparcie na realizację, na realizację jakiegoś konkretnego wdrożenia związanego z technologiami cyfrowymi w swojej firmie. Ale tak naprawdę największym wyzwaniem który stoi przed każdą firmą, która musi przejść przez ten proces transformacji cyfrowej, wcześniej czy później, jest przygotowanie mądrego planu transformacji, takiego biznesplanu, żeby te technologie cyfrowe, które będą na co dzień wdrażane w firmach, przekładały się właśnie na ten wzrost produktywności i efektywności ekonomicznej, o którym wspominałem na samym początku.